Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w South Park The Fractured But Whole. Już wołają nas do siedziby kumpli wolności, ale w międzyczasie zadzwonił do nas ksiądz. My lecimy jeszcze, specjalnie z buta lecimy. Właśnie, żeby znaleźć może jeszcze jednego kota. Tu go nie widać. Może siedzieć jebaniutki na gałęzi jeszcze, nie? Dobra, sprawdźmy, o co tu chodzi. Obserwowałem cię i myślę, że możemy sobie nawzajem pomóc. Słyszałeś kiedyś o super najlepszych przyjaciołach? Jestem jednym z nich. Pan Wood to ja. Potężny superbohater z niezwykłymi umiejętnościami pływania i gadania z rybami. Oto pan Wood. Jestem pan Wood. Moim zadaniem jest pomagać wszystkim morskim stworzeniom. W tej chwili pewna rybia ciota potrzebuje pomocy, żeby posłać swoją matkę do nieba. Chciałbym mu pomóc, ale pozostali super najlepsi przyjaciele nigdy nie mają dla niego czasu. Mogę na ciebie liczyć? Świetnie, w takim razie popłyń ze mną w głębinę. Nie martw się, ochronię cię przed wodą. I tak oto nowy popłynął w głębiny pod opieką pana z woda. Mówi się pan Wood. Do domu małej rybie cioty. Nie płacz, mała rybko, wróciłem i sprowadziłem pomoc. Dzięki ci, panie Wood, naprawdę myślisz, że możesz pomóc mojej... Mówi się pan Wood i tak naprawdę tak myślę, to dziecko posiada niezwykłe moce. No dobra, jeśli pomożesz mamie dostać się do nieba, dam ci $3 miliony i trochę klejnotów. Wystarczy, że dotkniesz mojej małej homopłetwy, a będziemy mogli się do niej teleportować. Po dotknięciu płetwy rybie cioty pan Wood i jego kompan zostali przeniesieni do Walhali, gdzie zobaczyli rybę na grzbiecie jednorożca. Tu jestem, mamo. Czy to ty, kochanie? To ja, zabierzemy cię do nieba, mamo, tylko poczekaj chwilę, ten dzieciak nam pomoże. Dobrze, jak sobie życzysz, moja mała wesoła rybko. I tak oto pomocnik pana Woda musiał pomóc mamie rybie i cioty dostać się do nieba dzięki strumieniowi tęczowych pierdów jednorożca. Powtarzam, jestem pan Wood. Ta droga prowadzi prosto do nieba, mamo. Mała rybia ciotka. Abuhuhu, abuhu. But even as the gay fish's mom got closer to heaven, the path became more treacherous. No one's ever seen shit like this before. You think this shit's regular? Uh-oh, you're going so fast. I'll just get to heaven quicker, baby. We're blowing minds up in here. The gay fish's mom was nearly to the outskirts of heaven, but then Zazul appeared. Oh no, that demon represents all my haters. His fireballs are like the mean tweets people send at me because they don't understand my genius. Oh man, this has everything. Columns, fireballs, sparkling rainbows, it's genius. Udało się, dziękuję ci za pomoc, moje dziecko. Kocham cię, mamo. Do zobaczenia wkrótce, maleństwo. Do zobaczenia, mamo. Chwila, co to ma kurwa znaczyć? Mamo? Chwila, co to? Doskonale się spisałeś, moje dziecko. Dzięki ci, Jezu. Nie ty, panie Wood, ten dzieciak. Mówi się pan Wood. Tak, mniejsza z tym. Nie miałeś żadnego powodu, by pomóc tej małej pedalskiej rybce, moje dziecko, a jednak to zrobiłeś. Dzieciak miał doskonały powód, jestem lirycznym geniuszem. Widzę, że starasz się odnaleźć swoją duchową drogę, moje dziecko. Pozwól, że ci pomogę. W każdej religii jest zło i dobro. Po której stronie stoisz, moje dziecko? Chaotic. Lawful. Agnostic. Wiccan. Agnostic. Okay, you're a lawful agnostic. Okej, mamy pełną kartę postaci dzięki temu. Czekaj, pewnie chciałbyś selfie z Jezusem, co? Gratulujemy, dziecko, teraz wiesz, kim jesteś. Poczyniłeś kolejny krok na drodze do uwierzenia w siebie. Powodzenia, mój mały, praworządny agnostyku. Kogo my tu mamy? Cispłciowy, heteroseksualny, biały, Amerykanin, praworządny agnostyk. Kletus 1, co tak dziwnie gadasz? Drzewko dialogowe. A, kumam. Tacy jak ty nie są zbyt mile widziani w naszym mieście. Przywitajmy to coś w naszym mieście. They put a hex on me. I don't even want to bite these guys. What if I get contact drunk? Don't be scared, bug boy. It's just a little taste of your future. I'm feeling meek. I have a really good feeling about this, guys. Ow, I ain't turning the other cheek. I'm gonna beat you straight. It's the only way. Yeehaw! Yeah, I saw that coming. That's going to leave some scars. You're gonna need some faith-based counseling after this. This ought to cast out your demons. Another foe falls before the might of Kunin, Freedom Pals. Mega Bomb Hut. Freedom Pals win again. Or whatever. No ci są łatwi. Sięgnij nieba bram. No kolejne zadanko zrobione. Teraz tak, ten kod pieprzony cały. Zrobimy szybką rundkę, czego tutaj nie ma. Bo tych kotów też nie było jakoś zajebiście dużo, ale oczywiście... O, znalazłem jeszcze plakat, co już. Ale oczywiście ja nie mogę, kurde, pewnie jeden gdzieś tam mi się zawieruszył. Krowo ludzie, o nie. Wydawało mi się, że ten kod właśnie to będzie gdzieś tu. Wielki kolekcjoner Yaoi, tak by the way, nam wpadł. Nie, tutaj kota znaleźliśmy, bo jest ułamana gałąź. Kurde, to nie wiem, gdzie ten kot będzie. Jeszcze ostatnie chyba sprawdzimy obok domu Bebe. Tam chyba. Coś mi się kojarzy. Muszę oczywiście z buta pocisnąć. Ale jeszcze nie zrobiliśmy znajdź 40 Yaoi w South Parku. Jak obok domu Bebe nie będzie, to chyba nie wiem. Zerknąłem między tymi odcinkami, kurde, żeby zobaczyć, gdzie ten kocur może być, ale już mi wleciało z głowy, szczerze mówiąc, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Ach, chuj tam najwyżej. Z tym jednym. To jest dom Bebe? No to coś tego kota nie widać. Chyba, że siedzi gdzieś jeszcze. Najważniejsze, że kibla mamy zrobione oczywiście. Tu byliśmy. What's going on, Vigilante? You hot on the trail of some bad dudes? I saw you on TV. Nice crime fighting. I better follow you on Coonstagram. Pan Stevens. Thanks, kid. See you on the news. Piwnica. Ej, byliśmy tu? Nie byliśmy, ej. Nie byliśmy. A to co? Coś pozaznaczane jest. Jakieś kwiatkami. Ale o co chodzi? Kwiatkami. Co to może być kwiatkami? Kible nie. No bo jest też gdzie indziej. W szkole nie było kibli. Nie wiem, co to może być. Może plakaty te, kurde. To by miało sens w sumie, no bo jeden właśnie znaleźliśmy dzisiaj w drzewie, no i na przykład po lewej tam nad jeziorem jest zaznaczony. Tu dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 16, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 40 to muszą to być te plakaty. Ale teraz ja nie pamiętam, które wziąłem, a które nie. No to szkoda, że tutaj nie ma jakiejś takiej podpowiedzi w tej kwestii, nie? Przecież nie pamiętasz już, gdzie byłeś nawet, co ty. Już bardziej mnie te koty interesowały, ale tych kotów coś też nie widzimy. Skoro to się okazuje, że nie byłem w piwnicy, to może nie byłem też i na górze, sprawdźmy. Byłem. Czekaj, bo... Dobra, czekajcie. Tak, kot był tu na tej gałęzi. Czyli gołębie gówno. Czyli to mamy tego kota on zrobione. Znajdźcie zbyt wszystkie koty dużego geja, znajdź 40 jaoi. Ta mapa pokazuje jaoi w mieście. No, tylko że kurde. Weź teraz rozkmin, które wziąłeś, a które nie, no nie. W sumie to nawet nie wiem, ile mi zostało do znalezienia, ale i tak. Pójdziemy na chatę, w takim razie szybko odebrać nagrodę, może gdzieś ten kot będzie po drodze. Wydaje mi się, że został nam centralnie jeden kot. Warto zerknąć jeszcze tutaj. Bo tych plakatów też już prawie wszystkie zebrałem, no nie? I to jest właśnie ten moment, tutaj nadchodzi ten moment, w którym masz już prawie wszystko zrobione w pewnych kwestiach i jest tak, kurde, gdzie to jeszcze mogło być, nie? Gdzie jeszcze mogłem to pominąć? Co to jest? Dobra, jest mój dom. Ogólnie zupełnie zapomnieliśmy, że tu jakaś masakra się wydarzyła, nie? Super głupik. Dobra, to lecimy. Taki horror, nie? No przejdziemy się kawałeczek, tam ninja mnie atakują. Gdzie ten kot jeszcze może być, kurde? Tam był zrobiony, tu był zrobiony, tu był zrobiony. Tam też był zrobiony, kurde. Tam też był zrobiony. Zrobiliśmy kotów raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Pięć pamiętał, no nie? Z dolani. Dobra, na razie lecimy. No cześć, dziomanku, to ja Classi. Chciałem ci podziękować za załatwienie skorumpowanego szefa policji. Dzięki tobie jestem wolna. Jak będziesz potrzebować pomocy, po prostu dzwoń do Classi. Przez i na końcu z małym kutasem zwisającym z L, który pierdoli od dupy strony. Przedmiot do użycia, tajny telefon Classi. Okej, wszystkie przywołania dzięki temu mamy odblokowane, siema. Classi. Ciekawe, jak się Classi w walce spisze. Sześć kotów pamiętam, nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden albo dwa. Przepadł, nie ma go, ziomuś. Plan Timiego, tyle pracy, ledwo można coś odczytać. Musieli wcisnąć się nocą, przeszli przez system bezpieczeństwa. Kto mógł zrobić coś takiego? To na pewno szóstoklasiści, tylko oni zniżyliby się do tego poziomu. Nie, to ktoś, kto chciał nas zranić osobiście. Tak, Siri. Przychodząca wiadomość wideo. Otwórz wiadomość. Co to za miejsce? Czy to nie rodzice nowego? Oto wiadomość dla Shopa i przyjaciół. O cholera. Wygląda na to, że mam coś, czego nowy chce i to bardzo dobrze, bo nowy ma coś, czego ja chcę. Conner, sukinsyn. Chcesz się wymienić, nowy? Dogadajmy się. Posłuchaj, młody człowieku, będziesz miał spore kłopoty. Uderzył mnie, widzieliście to? Idź na zewnątrz i rób dokładnie to, co mówię, albo już nigdy nie zobaczę swoich rodziców i lepiej się pospiesz, bo na nich się nie skończy. Gdzie oni są, z paślaku? Gdzie jest kto, człowiek latawcu? Rodzice nowego, gdzie oni są? Skąd mam wiedzieć? To ty to zrobiłeś, kurwa. Porwałeś rodziców nowego, bo nie podoba ci się, że się połączyliśmy z kumplami wolności. To nieprawda, chcę tej serii najbardziej na świecie. Powiedzcie mu, chłopaki. Masz 5 sekund, Cartman. Jestem po twojej stronie, nowy. Wierzysz mi, prawda? Dowiodę swojej niewinności, pajace. Chodźcie, musimy dorwać tego spaślaka. Shop odchodzi z drużyny. Co ci powiedział? Co? Dobrze jest. A, oczyszczające płatki. Czemu? Aha, nie, dobrze jest, o co ci chodzi. To bym chyba zmienił jednak. To będzie chyba lepsze. Telepata. A, mam wszystkie klasy teraz do wyboru. Moce z wszystkich klas mogę użyć. O to chodzi. Albo dobra, nie będzie to. A wiem, co chciałem. Sojusznika. Nie mamy shopa. A wezmę jagódkę. Dobra, no wypowiem ci, gdzie masz iść i pójdziesz tam na piechotę. Zero szybkiej podróży, zrozumiano? Pierwsza zagadka jest prosta. Idź tam, gdzie ludzie sztochają się kawą, spiesz się, czas płynie. Może po drodze tego kota zobaczymy gdzieś. No tych plakatów jest w chuj, tak? 40 czy coś, no to jak tam nie znajdę, to się nie zdziwię. Ale tego kota, kurde, to tak, żeby mi przeoczył. Gdy dotrzesz na miejsce, zobaczysz gościa w czerwonym koszulce, pogadaj z nim. Hello, welcome to Tweet Coffee. What can I interest you in today? Ten mściciel dał nam... To mściciel, nie wiem, czy jesteś bohaterem, czy przekleństwem. Raju, to kawa naprawdę daje kopa. Halo? To do ciebie. Dobrze, nowy, ale teraz utrudnię trochę zadanie. Zamiast powiedzieć, gdzie masz iść, mam zagadkę. Gotowy? W tym miejscu. Śmierć przyjmuje różne formy i rozmiary. Wejdź do tego sklepu, aby odkryć swoją nagrodę. Cholera, ale mnie sponiewierało. Tu nic nie ma już. I tak mi się wydaje, że całkiem niezły eksplor zrobiliśmy. Dużo rzeczy odkryliśmy. W tym miejscu... O kurde. Myślisz, że przechytrzysz Shitty Ninja? Nie uciekniesz przed Shitty Ninja, bo widzisz, Shitty Ninja zawsze mają plan B. Narobiłeś sobie wielu wrogów w tym mieście, mścicielu. I teraz będziesz musiał zmierzyć się ze wszystkimi naraz. Zjednoczcie się, przywódcy Ting-Di-Daoma. Szóstoklasiści, rodzynki. Odebrali nam pracę. Brawo ludzie. Wszyscy są na ciebie wściekli, mścicielu. Przygotuj się na śmierć. Kamera. I'm going to bury you, villains. My best friend's sister has an algebra class with that sixth grader's brother. Not bad for Popam ci to. Not sure I can handle the smell of soup, kid. Możemy przywołać Classi, żeby zobaczyć po prostu jaka, co działa, nie? Let me show you misfits how you get her done. OMG, that was actually not bad. Goddamn right. Looks like crab, join the people. You know, for a crab person, you're pretty okay. Thank you, human spawn. Supermoc gotowa, ale musimy odmulić przyjaciela. I teraz ciach. Umiętowia wszystkich sprzymierzeńców, zadaje obrażenia i ujogadza wszystkich przeciwników. I będziemy mieli tę odporność dzięki temu, nie? To się może przydać. Sure, kick a job seeker while he's down. Taking a blood sample now. Dude, dial it back. You guys really brought the crunch. I'm so proud. Czapka Mitcha Connera. Okej, udało się pokonać, skurwieli. Mówi, że miejsce, w którym śmierć przybiera wszystkie formy. Nie wiem. Kościół? Cmentarz? Tupek to ja, miejsce, w którym śmierć przybiera różne formy i rozmiary. O co może chodzić? Musimy rozwiązać tę zagadkę. Zniszczyć Connera razem i udowodnić naszą niewinność. I dzięki, że jako jedyny we mnie wierzysz. Tego nie powiedziałem. Wiem, co się dzieje. Próbuję namierzyć Cartmana. Na razie rób to, co mówi, żeby nie nabrał podejrzeń. Aha, ja nie mogę używać szybkiej podróży. Jeszcze musimy zgadnąć. Rozkminimy w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Freedom pals, this is Super Craig. No sign of Cartman at the park. No sign of Cartman at Raisins either. Mosquitoes, stay on point. Get out of there. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum 2 osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.